Państwu, dzień dobry. Witam na konferencji prasowej po meczu GKS Tychy Termalika Bruk Betnie Ciecza. Z nami trenerzy obu ekip. Proszę o pomeczowy komentarz. Jeśli chodzi o zespół gości, pan Piotr Mandrysz. Dzień dobry, witam serdecznie. No cóż, drugie wyjazdowe spotkanie, druga porażka, to na pewno nie jest powód do satysfakcji dla mnie. Powiem tak, zespół GKS-u Tychy dobrze zorganizowany, dobrze się bronił. Niestety za posiadanie piłki nie daje się punktów, tylko za to, co wpadnie do sieci. No my niestety oddaliśmy za mało strzałów na to, żeby dzisiaj zdobyć gola, ale mimo iż nie oddawaliśmy strzałów, no to powinniśmy jednak nie dopuścić przeciwnika do... Albo inaczej, nie dać pretekstu sędziemu, żeby odwizdał rzut karny. No, tak się stało. Bąk wykonał go perfekcyjnie. Staraliśmy się między innymi przez zmiany odwrócić losy spotkania. No niestety nam się to nie udało. Cóż no, wracamy smutni, niezadowoleni, bo liczyliśmy dzisiaj tu na zdobycze punktowe, wiedząc jednocześnie, że gramy z zespołem, który punktów potrzebuje jak ryba wody. Dziękuję. Dziękuję bardzo. GKS Tychy i pan Tomasz Hajda. Ja powiem tak, wiedzieliśmy, z jakim przeciwnikiem gramy. Wiedzieliśmy, jest tu drużyna bardzo fajnie poukładana, która stara się grać w piłkę, która tą piłkę rozgrywa od tyłu bardzo solidnie do przodu. Mają na pewno skrzydła napędowe, które powodują, że strzelają dużo bramek i najczęściej trzy osoby w tej drużynie wyróżniają się i mają asysty, że tam można powiedzieć tą asystę drugiego stopnia, to jest na pewno na dzień dzisiejszy Biskup, Plizga i lewy obrońca Termaliki. Uczulaliśmy bardzo na to, trenowaliśmy też pod tym kątem. Jest to bardzo solidna drużyna, nie jest przypadek, że są na pierwszym miejscu w tabeli. Było to bardzo ciężkie spotkanie dla chłopaków, szczególnie, że nie złapaliśmy gdzieś naszego rytmu jeszcze, ale wierzę tutaj, że nam dzięki tym punktom uda się osiągnąć ten końcowy wynik, a Termalice to nie przeszkodzi w tym, aby awansowali do Ekstraklasy. Jeszcze go tu z całego serca Piotkowi, trenerowi tutaj Termaliki życzę. Grałem jeszcze przeciwko niemu, miałem tą przyjemność. Wspominaliśmy nawet dzisiaj fal z meczu, kiedy występował jeszcze bodajże w Rakowie. Były to fajne chwile, dzisiaj jesteśmy jako trenerzy przeciwko sobie. Życzę mu powodzenia, liczę, że nie przeszkodzi mu to w awansie, no bo wiemy, jak blisko Termalika w tamtym roku była awansu, nie udało im się to 3-2 lata temu, dobrze mówię? I tak. Także liczę, że uda mu się zrobić ten awans. Jest to człowiek, który te awansy, można powiedzieć, ma we krwi. No a my osiągniemy końcowy sukces, jakim jest na pewno utrzymanie w lidze. Tak? Są to ciężkie mecze, ciężkie decyzje też muszę podejmować w niektórych momentach, ale tak jak mówię, no zespół nie kształtuje się z dnia na dzień, nie wyrabia się jakiegoś stylu. Widać, że w zespole w pierwszej połowie moim było jeszcze trochę dużo niepewności, takiej braku wiary w swoje umiejętności. To nie jest jeszcze na pewno ten zespół z okresu przygotowawczego. Wierzę, że ta wiara po takim zwycięstwie nad liderem doda nam trochę skrzydeł i zaczniemy punktować właśnie w nadchodzącym kwietniu, bo to będzie kluczowy na pewno miesiąc dla nas. Gramy z drużynami, które właśnie są koło nas i w tych spotkaniach musimy być tak skoncentrowani i tak zdeterminowani przede wszystkim do biegania i do walki wręcz, jak w dzisiejszym meczu z Termaliką. Dziękuję. Dziękuję bardzo, trenerze. Czekamy na pytania. Ja mam pytanie do trenera Mandrysza, czy teraz nie ma może mogłoby być takie głosy, że mam taką gorącą prośbę, ponieważ my jesteśmy przedstawieni. Jakby pan był uprzejmy się też przedstawić, bo chcę wiedzieć, komu odpowiadam. Mariusz Rajek, Radio Fiat FM. Czy nie pojawią się obawy, że co? Tak, czy nie da się od tego głosu, że będą się będą spekulacje w prasie, że ci, którzy Termalika nie chce jednak awansować? Wie pan, no... Fora internetowe mają to do siebie, że tam się może każdy wypowiadać w sposób dowolny i mówić, co mu się chce. Akurat no, ubolewam nad tym, bo tak nie powinno być, no, ale niestety tak jest. I mówienie o drużynie, która
najprawdopodobniej jutro straci przodownictwo, że nie chce awansować, jest dużym, no, bym powiedział, przekłamaniem. Myślę, że po moich chłopcach było widać, że chcieli wygrać spotkanie. Każdy chcemy wygrać, a nie każdy możemy wygrać. My nie jesteśmy taką drużyną, która by wygrała wszystkie spotkania. Ale mogę z całą stanowczością powiedzieć panu, że Termalika na pewno chce awansować, bo myślę, że inaczej by mnie tam nie było. Dziękuję bardzo, trenerze. Grzegorz Bernasik, Radio Kraków. Panie trenerze, do pana trenera Piotra Mądrysza pytanie o strategię, bo wyglądała drużyna, jakby była zaskoczona pressingiem GKS-u, pressingiem aktywnym, w którym głos tubalny trenera właściwie dominował nad wyprowadzającą piłkę drużyną. Mnóstwo strat było, zwłaszcza na początku drugiej połowy. To, co pan powiedział, pretekst do karnego, no, wziął się z kolejnej powtarzającej się straty. Tak, ale to... Ale to nie było. Ja tu nie widziałem, żebyśmy mieli problem z wychodzeniem spod pressingu. Wychodziliśmy wzorcowo, bym powiedział. A o tej sytuacji, o której pan mówi, rzeczywiście niecelne podanie sprowokowało. Ale to, no wie pan, w piłce zdarzają się zagrania udane i nieudane. To było jedno z tych nieudanych, które spowodowało, że przeciwnik po odbiorze mógł skutecznie skończyć tą akcję. Natomiast ja nie zgadzam się z panem w ogóle, że myśmy mieli jakikolwiek problem z wyjściem spod pressingu. Ja myślę, że my nie mamy z tym żadnego problemu. Tak uważam. No. Proszę. Dziękuję bardzo. Zagranie rzeczywiście ręką było po odbiciu piłki od nogi i zespół, znaczy obrońca odniósł korzyść w tej sytuacji. Mieliśmy szkolenie przed sezonem i sędziowie nas no, uczulali na tego typu sprawy i jeżeli jest to zgodne z tym, co nam mówili, a wierzę, że tak, bo to był osoba przeszkolona w tym temacie, no to powinien być odgwizdany rzut karny, moim zdaniem, ale muszę sobie to na spokojnie też zobaczyć, bo jak to się mówi, nerwy nigdy nie są dobrym doradcą i czasami jak się spojrzy na to drugi czy trzeci raz, to być może się inaczej to odbierze. No, z mojej perspektywy byłem blisko. To było zagranie ręką, to była korzyść, o, to była korzyść. Znaczy, ja powiem tak. Taktyka chyba każdego trenera na mecz jest jedna i każdego zespołu na świecie, że każdy wychodzi przede wszystkim, żeby wyjść agresywnie, żeby dobrze wejść w mecz, żeby pokazać, że ten mecz się wygra i każdy zespół tak zaczyna. Ja tutaj z trenerem Mądryszem nie mamy zespołów z całym szacunkiem jak Real Madrid, Barcelona czy Bayern Monachium, gdzie się ma 35 ukształtowanych piłkarzy. Każdy trener musi sobie jakiś styl wypracować. Na pewno dzisiaj sam trener tutaj drużyny gości przyznano, poszukałem gdzieś bardziej ofensywnego wariantu, tak? Zagrałem na jednego defensywnego pomocnika, cofnąłem Maćka Kowalczyka i Łukasza Grzeszczyka z myślą właśnie o tym, że Termalika stara się grać piłkę, żeby ich gdzieś doprowadzać właśnie do tego i uczulałem ich też na to, że tak są pewni siebie i tak dobrze z tyłu wychodzą spod tego pressingu, że może się zdarzy akurat taki moment, że tą piłkę stracą. Tak, i cały czas Łukasz Grzeszczyk, Maciek Kowalczyk, tutaj Marcin Wodecki i Kuba Bąk starali się doskakiwać do tych rywali bardzo agresywnie. To akurat, kiedy myśmy bramkę strzelili, był taki moment, że spadł deszcz. No, ta piłka jednak dostawała ogromnego przyspieszenia i mi się wydaje, że z tego właśnie gdzieś ten powstał błąd, można powiedzieć, techniczny zagrania i przyjęcia piłki. Tak, ale na pewno docelowo ja mam taki sam kierunek jak tutaj trener Mandrysz. W piłkę trzeba grać, bo ja uważam, że wcześniej czy później gra w piłkę się obroni. Tak? Nie da się cały czas grać lagą do przodu i się bronić. Także
Nas czeka na pewno dużo, dużo pracy, a tak jak mówię, no, Termalika jest drużyną, która tam spokojnie do samego końca będzie sobie walczyć o ten awans, bo jest to naprawdę drużyna ukształtowana. A my mamy trochę inne cele, tak? My też potrzebujemy bodziec motywacyjny, tak? Zwycięstwo z liderem na pewno da chłopakom wiarę w to, że się da, tak? Szczególnie tak jak mówię, no, ja dzisiaj zażartowałem po meczu szatni, że Łukasz Grzeszczyk dzisiaj miał 7-8 odbiorów czystych w środku pola, no to chyba w całej karierze nie miał, no to też jest pozytyw, tak, że ten chłopak zaczął dla drużyny pracować w defensywie i widać, że czekałem na taki mecz, żeby ten zespół się uwierzył też w siebie, tak, i wierzę, że to będzie właśnie dzisiejsze spotkanie, że to spotkanie da tym chłopakom wiarę. Ja im cały czas powtarzam, że ja w nich wiarę mam, tylko też oni muszą swoje umiejętności uwierzyć. Dziękuję bardzo. Mam jakieś pytania jeszcze? Rozumiem, że nie. Także dziękuję. Do zobaczenia za 2 tygodnie w Jaworznie.